rzemieślnicze w Senegalu. To wystawa, która prezentuje rzemieślnicze rybołówstwo, które jest bardzo ważnym sektorem gospodarki w Senegalu, w kraju, który jest daleko od nas i warto się o nim dużo dowiedzieć. I ta wystawa jest taką okazją. W Muzeum Etnograficznym wątki związane z kulturami pozaeuropejskimi też się pojawiają, są ważne i w tym dyskursie muzeów etnograficznych stanowią taki istotny element. Naszym celem jest zaprezentowanie poprzez ten wątek rybołówstwa rzemieślniczego pewnego aspektu kultury Senegalu. Nawiązując do tytułu naszej wystawy Człowiek i piroga, no, ta wystawa ma dwa podmioty, które są bohaterami tej wystawy. To jest człowiek, jego praca, organizacja, praca, wysiłek, typy ludzkie, ale też piroga. Piroga jako najważniejszy element warsztatu pracy rybaka, ale też mająca ogromne znaczenie symboliczne dla mieszkańców Senegalu. Trzeba sięgnąć do końcówki, a właściwie połowy XV wieku, kiedy pierwszy europejski podróżnik, żeglarz, wpłynął do rzeki, do ujścia rzeki, która dzisiaj nazywa się Senegal. I spotkał rybaka na łodzi i zadał mu pytanie, co to za rzeka. A rybak opacznie zrozumiał te słowa Europejczyka i pokazał na swoją łódź, mówiąc Sunugal, czyli nasza łódź. I tak ten Europejczyk zapisał nazwę rzeki jako Sunugal, stąd pochodzi nazwa obecna Senegalu. I hasło Sunugal w tej chwili jest taką hasłem bardzo ważnym dla tożsamości Senegalczyków, bo zawsze podkreślają my, to jest taka bardzo ważny problem dla Afryki, która nie miała państw narodowych, nie miała tradycji państw narodowych, a ten termin Sunugal, czyli my wszyscy razem na wspólnej łodzi. I to jest taki element integrujący, ważny element tożsamości Senegalczyków do dzisiaj. Wystawa jest wystawą fotograficzną i prezentuje wątki z trzech różnych miejsc w Senegalu. Nie opowiada o całym Senegalu, oczywiście głównym wątkiem jest wybrzeże i rzeki w Senegalu. Na takich czarnych planszach zaprezentowaliśmy fotografie, które przedstawiają wątki związane bezpośrednio z samym rybołówstwem rzemieślniczym, ale również zdjęcia prezentujące kontekst, czyli widać też, kto zajmuje się rybami, kiedy one już lądują na brzegu. Kilka zdjęć jest właśnie poświęconych tragarzom. Widać też, że duża część aktywności pracy ludzkiej w Senegalu jest właśnie związana z przetwórstwem ryb. Także nie opowiadamy tylko i wyłącznie o łodziach, ale również pokazujemy i kontekst środowiskowy, i taki kulturowy związany z tą aktywnością. Wystawa jest wystawą tematyczną, a więc ona pokazuje rybaków, pokazuje ich pracę, pokazuje ich warsztat, ale staraliśmy się również, żeby ta wystawa była także wystawą afrykanistyczną, a więc pokazującą szeroki kontekst rybołówstwa. Dlatego, że rybołówstwo jest taką dziedziną życia w Senegalu, która, no nie wiem, trudno tutaj mówić, czy rzeczywiście ma ten priorytetowe znaczenie, ale z pewnością w gospodarce, w ekonomii jest to sektor niezwykle ważny. Około 60 tysięcy, około szacunkowo, tak mówiąc, około 60 tysięcy ludzi zajmuje się rybołówstwem. Natomiast około 600 tysięcy związanych jest tak naprawdę z tą branżą w różny sposób. Są sprzedawcami, zajmują się przetwórstwem ryb, ale w ogóle owoców morza. Więc rzeczywiście dotykamy takiego tematu, który jest ważny dla samego Senegalu, dla samej Afryki Zachodniej, a do tego jest osadzony również w kontekście globalnym. A więc ta globalna koniunktura również pchnęła rybaków senegalskich, rzemieślników do tego, żeby rzeczywiście łowić dużo, dużo i jeszcze więcej.
sprostając tej globalnej koniunkturze na owoce morza, ale z drugiej strony w tym wszystkim liczy się również i rybołówstwo przemysłowe, które również na dużą skalę w tym regionie poławia ryby, ale nie tylko, krewetki i rozmaite inne rzeczy, które z morza są dla ludzi po prostu ważne i cennie ekonomicznie, gospodarczo. To sprawiło również, że właściwie dzisiaj mamy do czynienia także i z kryzysem tego rybołówstwa. Także i w naszych mediach od pewnego czasu mogliśmy usłyszeć o migrantach, którzy przemierzają właśnie swoimi pirogami szlak z Afryki Zachodniej na Wyspy Kanaryjskie, a stamtąd do Europy. A więc migracje, tutaj również chcieliśmy, żeby one były, żeby one w jakiś sposób nie tyle puentowały tę ustawę, ale były także takim punktem kontekstowym, istotnym dla całej narracji. Wystawa jest efektem współpracy muzeum z ośrodkami akademickimi. Tym razem współpracowaliśmy z Ośrodkiem Akademickim Poznańskim, czyli z Uniwersytetem imienia Adama Mickiewicza i z etnologami, którzy tam pracują. Ten wątek ma też taki aspekt w przypadku tej wystawy osobisty, dlatego że ja studiowałam również w Poznaniu etnologię i tam miałam kontakt z profesorem Furbrichem. Dzięki niemu też byłam na mojej pierwszej wielkiej wyprawie naukowej, właśnie w czasach studenckich, która była wyprawą związaną z Afryką, to było to w Maroku. W 2012 roku w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury prowadziłem badania w Senegalu, między innymi w Senegalu, i wtedy los tak chciał, że mój hotel, który tak z dystansu wybrałem, znajdował się prawie na plaży Jow. To jest taka wioska czy dzielnica rybacka na peryferiach Dakaru. I tam się zetknąłem z pirogami, z rybakami, z sieciami. I pierwsze zdjęcia pochodzą z tego miejsca i z tego okresu. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to będzie miało swoją kontynuację, która nastąpiła kilka lat później, bo w 2016 roku podpisaliśmy umowę, my, czyli Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, podpisaliśmy umowę z Uniwersytetem w Dakarze w ramach programu Erasmus. To jest taki program wymiany studentów i naukowców. I zaczęliśmy wtedy z panem profesorem Pomycińskim odwiedzać dosyć systematycznie co roku Dakar i nie tylko. I wtedy początkowo osobno, bo naprzemiennie tak wizytowaliśmy, ale w końcu połączyliśmy siły i odbyliśmy takie wizyty wspólne. W sumie tych wizyt było około trzech wspólnych. Wspólnych trzech, a osobnych też ze dwie lub trzy, prawda? Tak. Więc i stwierdziliśmy, zwłaszcza nasza ostatnia i przedostatnia wystawa, wizyta już była sprofilowana. Już wiedzieliśmy w zasadzie, czego szukamy i co chcemy robić, i wtedy w 2019 roku i 2020, ale w 2019 to dzięki pomocy naszych partnerów, profesorów Uniwersytetu w Dakarze, odbyliśmy taką dalszą podróż, nie tylko w Dakarze, ale po wioskach na wzdłuż, można powiedzieć, wybrzeża senegalskiego, i wtedy już bardziej systematycznie i celowo podjęliśmy nasze penetracje. Wystawę otworzyliśmy pod koniec roku 2021, będzie nam towarzyszyła aż do maja roku 2022, towarzyszy jej katalog, a na samej wystawie prezentujemy blisko 90 zdjęć.